wszystkich z lekkim opóźnieniem, 9.22. Rozpoczynamy zawody. Trzecia edycja wojny karpiowej Invadera. Tym razem ona się odbywa w bardziej kameralnych warunkach, jak widzicie, na stawach Dębina. Stawy i taka woda parkowa mają swój urok, to już też wspominałem niektórych. Ze względu na klimat, na to, co jest teraz bardzo popularny, taki tak zwany urban fishing, na tym polega, to jest wtopienie się w krajobraz, w architekturę przestrzenną już tutaj zastało. Dlatego też, jak widzicie nieraz zdjęcia, gdzieś ktoś pod mostem łowi, gdzieś tam na jakichś betonach, to tak samo tutaj, po prostu park jest parkiem i my musimy się dostosować do tego krajobrazu i połowić. Zawody będą odbywały się na dwóch tych stawach, staw Rusa i tam staw Dębiński, tak? Dębowy. One są połączone z sobą ciekiem wodnym, rzeczką, więc te same ryby pływają w obu zbiornikach. Nie ma tutaj takich topowych stanowisk, nie ma bankówek, takich, które się tutaj zazwyczaj gdzieś na każdych stanowiskach uważa i wyciąga. Stosowanie się cieszy. Tutaj kto co polosuje, to zobaczymy, co szczęście przyniesie. W tym roku 15 ekip do nas się zgłosiło i zapisało. Zapisy też nie były prowadzone tak otwarcie. Dlatego bardzo się cieszymy, że udało nam się zorganizować 15-osobową, taką 15-właściwie drużynową ekipę. Samych naszych przyjaciół, znajomych, można powiedzieć, i osób, z którymi mieliśmy okazję połowić, spotkać się już na niejednych zawodach, dlatego wierzymy, że atmosfera i rywalizacja w duchu sportowym będzie się tu odbywała bez żadnych spinek, bez żadnych konfliktów, protestów i tak dalej. Jest tu ciasno, mało miejsca, dlatego apelujemy, żeby każdy ze sobą jakoś współgrał i współżył przez te parę dni, a nie konfliktował się, ponieważ będzie no tutaj za dużo problemów. Ja akurat miałem łowić, okazję kiedyś łowić tutaj na zawodach. To było tak, że no, koledzy z obok z drużyny byli niedyspozycyjni. Wstałem, zaciąłem rybę, włożyłem im do worka, obudzili się rano z niespodzianką, która ich czekała, zaprosili mnie na śniadanie. Było fajnie, w ogóle nikt nie czuł tej rywalizacji. Aczkolwiek tutaj, no wiadomo, stawka jest eliminacji do PCM. Obliguje, aczkolwiek no, postarajcie się tak fair play i walczyć i bez żadnych spinek. Witamy tutaj serdecznie, no, mówię, zespoły, które się, teamy do nas zgłosiły. Przede wszystkim chcielibyśmy powitać i podziękować Maniakowi, team z Leszna, którzy w tym roku sponsorują naszą imprezę, ufundowali nagrody rzeczowe. Centrum Wędkarskie Maniak Leszno, Krystian Winowicz, Mateusz Podgórski, Aleksander nie dojechał, rozumiem, tak? Dojedzie, tak? Bo mam wpisane. Także Maniak Team, witamy serdecznie. Także co roku występuje z nami już od samego początku. Widzę, Remik dojechał, tak? Rurek Team. Tu jest taka ciekawostka, że jeśli komuś zabraknie jakiegokolwiek, nie wiem, akcesoria czy cokolwiek, to w Luboniu tutaj za rogiem prowadzi sklep i można sobie będzie dokupić, wyskoczyć i uzupełnić braki. Anaconda Team, który od samego początku też z nami bawi się na tej imprezie. Raz już wygrali, więc jest co tutaj bronić. Wig Team, także Wojciech Siniło, który dodatkowo ufundował od siebie nagrodę za pierwszą złowioną rybę. Będzie to wędka, tak? Jaka to wędka? Dobra. Dobra wędka będzie. Za pierwszą złowioną rybę. Taki spontaniczny gest, sympatyczny, przywidziona z Warszawy, więc jeśli ktoś nie ma żadnych animozji, to przyjmie nagrodę. Lemur Team w mocnym składzie, też z którymi współpracujemy od samego początku, dwie ekipy wystawił, także zobaczymy. No, nieraz zaskakiwał, a szczególnie nowa drużyna mieszana, Marcin i Agnieszka, zobaczymy, czy tym razem pokażą identyfikację. No, my wystawiliśmy także swoje drużyny, które przyjechały i z Łodzi, i tutaj są akurat miejscowi. Sazan Team, Team Karp Królewscy, witamy. Karpiostrada.pl Team, także przyjechali do nas tutaj chłopaki z Pomorza. Więc, no i oczywiście jeszcze osoby niezrzeszone. Wszystkich witamy serdecznie na tej imprezie.
No i myślimy, że będziecie dobrze się bawić. I teraz tak, odnośnie regulaminu. Wszyscy czytali regulamin, ale przypomnę, zawody odbywają się na trzech największych rybach do wagi. Nie pięciu, nie wszystkich i tak dalej. Trzech. Tak wysłaliśmy regulamin do PCM i tak został zatwierdzony, nie zmieniamy tego. Jest tutaj dużo małej ryby, więc ktoś może się bawić, ale przebijamy się i te trzy największe stanowią o rezultacie końcowym. Nagradzane są pierwsze trzy miejsca oraz Big Fish. I tak jak wspomnieliśmy, nagroda dodatkowa, sympatyczna, pierwsza ryba. Drużyna, która wygra, startuje w Mistrzostwach Polski w karpiarstwie na Dębowej. To ważenie następuje rano i wieczorem. Tylko i wyłącznie. Nie dzwonimy do sędziego. Jedynie pierwsza ryba. I amur, jeżeli by był. Jeśli będzie amur. Tak? No, to tak. To możemy zadzwonić. Tak, ale tak normalnie nie dzwonimy, że jest jakieś tam, nie wiem, dziesiątka, coś. Rano przychodzimy i wieczorem jest ważenie. Aktualizacja. Dobrze, słuchajcie, rozpoczniemy losowanie, czyli najbardziej emocjonująca część zawodu. Dziękuję. I teraz tak, akurat to śmieszne, bo zawsze na końcu gdzieś podchodzi, ale Wojtek pierwszy będzie losował. Thank you.
Mamy branie na żywo. Chłopaki tu holują. Podaj ryba. To żeby jest od temu, nie? Tu masz kroczkę. No kroczkę, no na co? No to też ryba, no to ryba. Niech ma szansę. Jednak musisz chyba pozmieniać, tak? No, spiesz się. Pinka. Super. Gratulacje. Kolejna na Sobieskiego. Dzisiaj Sobieski po prostu wymiata. Znaczy podczas 60 Sobieski chyba najlepsze przynęta u nas. Cały czas na niego brania, na nic innego. Znaczy się jedna rybka była na kortezu złapana, a tak to wszystko na Sobieskiego. We'll be right back.
największy karp zawodów jeszcze śpi? Weź go szlinkowy mały. Największy karp zawodów. Zakończyliśmy trzecią edycję Wojny Karpiowej. Tym razem, tak jak wiecie, na stawach Dębina się odbyła, ale myślę, że bardzo fajne zawody ze względu na dużą ilość ryb oraz atmosferę przede wszystkim, pogodę, no i uczestników. Chcielibyśmy, kończąc tę edycję i te zawody, parę statystyk. Ja niestety nie wydrukowałem sobie kartki, ponieważ drukarka odmówiła posłuszeństwa. Więc parę statystyk wam przeczytam. Złowiono 361,5 kg ryby łącznie, ale tych klasyfikowanych tylko trzech. Nie mówimy o tych, które zostały wypuszczone, bo nie liczyły się do wagi, więc ich było znacznie też więcej. Dużo spinek oczywiście, ale i dużo złowionych ryb. Ryby silne, bardzo ładne, zdjęcia wychodziły, na pewno wszyscy byli zadowoleni. Dwa zespoły tylko były bez ryby, ale mieli kontakt z rybą, no po prostu nie udało się wyholować. 13 zespołów zakończyło klasyfikację z rybami, połowili. I może tak, od 13 miejsca będę też wyczytywał same imiona. 13 miejsce Bartek i Robert, stanowisko numer 5, 13,04 kg. 12 miejsce Jakub i Mateusz z Invaders Team na 14 stanowisku, 19,76 kg. 11 lokata Remigiusz i Przemysław z teamu Rurek EU na stanowisku numer 8, 22,7 kg łącznie z ryb. Miejsce numer 10 należy do Anakondy, Staszka i Mariana. Stanowisko 10, miejsce 10, 23,88 kg złowionych ryb. Lokata numer 9, Krystian, Mateusz oraz Aleksander, Maniak Team. Stanowisko numer 11, 24,42 kg. Miejsce numer 8, Marcin i Agnieszka, Lemur Team, stanowisko numer 9, 26,4 kg. I teraz tak, tutaj jest dosyć taka fajna sprawa, bo pomiędzy miejscem 6 a 7 jest zaledwie 2 gramy różnicy, czyli 2 setne. I 7 miejsce należy do Damiana i Damiana ze stanowiska numer 2. 29,10 kg. A miejsce numer 6, Daniel i Dominik Team Karp Królewscy, stanowisko numer 15, 29,12 kg. Dwa gramy różnicy tutaj, jedno miejsce. Miejsce numer 5 należy do Roberta i Mateusza Lemur Team ze stanowiska numer 7, 29,10 kg. I teraz miejsce czwarte.
Piotr i Michał, stanowisko numer 6, 31,14 kg. Są nieobecni, chcieli pojechać na komunię, ale wielkie brawa za walkę. Pierwsze trzy miejsca mają ryby powyżej 30 kg i to znacznie. I tutaj też, jak wyczytam, będzie mała różnica wagowa. Ale rozpoczynając ceremonię wręczenia nagród, chciałbym zacząć od wręczenia nagrody za pierwszą złowioną rybę, tak jak już powiedziałem, ufundowaną przez Wojtka Śniło z salonu WIG. Jest to wędka i ona wędruje do Mateusza Kraszewskiego ze stanowiska numer 4. 10 minut po rozpoczęciu zawodu. Chciałbym poprosić sponsora naszej imprezy głównego, Mateusza Podłuskiego, Centrum Wędkarskie Mania Kresno, o pomoc we wręczeniu nagród. Może wędki weźmiesz. Tutaj ufundowane wędki dla łowcy Big Fisha, największej ryby zawodów. Akurat z Big Fishem też taka mała ciekawostka, o której może nie wszyscy wiedzą. Pół godziny przed końcem zawodu nastąpił atak na Big Fisha i to prawie skuteczny, dosłownie o gramy otarło się o to, żeby Big Fish przeszedł z rąk do rąk, ale niestety pozostał u łowcy ze stanowiska numer 4, Darek Pintera, 14,92. I puchar wędruje do ciebie oraz te nagrody tutaj pożyczą. Mamy to? Dobra. Dziękujemy. I teraz pierwsze trzy miejsca nagradzamy. I teraz tak, trzecie miejsce na naszych zawodach zajął Robert i Norbert z Invaders Team, stanowisko numer pierwsze, 35,42 kg. Gratulujemy. I teraz... Gratulacje. Pomiędzy pierwszym a drugim miejscem jest niecałe 80 deko różnicy. Walka była do samego końca, do ostatniej godziny ważyły się losy pierwszego miejsca. Pierwsze stanowisko także atakowało w nocy i się zbliżyło o 2 kg, no ale niestety tutaj skuteczny atak karkostrada.pl ze stanowiska numer 12 zrobiła, ale niestety zabrakło, tak? 80 deko. I teraz tak, drugie miejsce zapraszamy z wynikiem 38,08, Konrad i Paweł, karkostrada.pl. Ale dokładnie. Zanim wręczymy nagrody, chciałbym jeszcze raz serdecznie wszystkim podziękować uczestnikom, bo bez was by się te zawody nie odbyły i nie byłoby tak fajnie i nie byłoby takich statystyk. Wszyscy walczyli do końca, zmieniali taktyki, próbowali różnych systemów jak Zigrig, Chodrig. Różne było łowienie na sztywno, pozwalaliście rybom troszeczkę powalczyć. Także bardzo się cieszę, że naprawdę przyjechaliście z daleka i z bliska i wszyscy pokazaliście ducha walki do samego końca. Ale pełną pulę nagrody za pierwszą rybę, za Big Fisha oraz pierwsze miejsce zdobywają najmłodsi zawodnicy tych zawodów. Mateusz i Darek ze stanowiska numer 4 z łączną wagą 38,86 kg i do nich wędrują te nagrody oraz pierwsze miejsce. Zapraszamy. Tutaj dla was, chłopaki, zapłetki. Oj, chyba pomieścicie na pewno, macie jeszcze zdjęcia. Więc gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wszystkim uczestnikom. Dziękujemy wam.
domu, bezpiecznej. No i zapraszamy za rok wszystkich, jeszcze nie wiemy na jakie wodzie, ale na pewno odbędą się dwie edycje nasze zawodów, ponieważ no, zawodnicy tutaj pokazują klasę i chcemy z wami się spotykać corocznie, bez względu na warunki pogodowe oraz gdzie będzie woda. Dziękujemy wszystkim serdecznie za te parę dni i do zobaczenia nad wodą. Jeszcze raz.